prognozach pogody przelotne opady śniegu, w nocy mróz. Temperatura spadnie nawet do minus 5 stopni Celsjusza. Czy zima znów zaskoczy drogowców? Nie ma takiej możliwości, przekonuje prezes miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania Piotr Rozwadowski. Pomimo działań drogowców zawsze trzeba dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Niemniej jednak toruńskie MPO jest już gotowe do akcji zima 2012. W tym roku będzie to 17 pługopiaskarek, 7 pługów, 5 ciągników z rozsypywarkami oraz 5 ładowarek. Natomiast jeśli chodzi o pracowników, 150 osób będzie zaangażowanych w tą akcję zima. Mamy 3,5 tysiąca ton soli, które leży na placu naszego przedsiębiorstwa oraz 2,5 tysiąca ton piasku. Do tego mamy zgromadzone 30 ton chlorku wapnia. Chlorek wapnia to najskuteczniejszy środek na śliskie oblodzone nawierzchnie. Jest jednak drogi, dlatego nie wszędzie będzie wysypywany. Będzie stosowany tylko i wyłącznie w najbardziej newralgicznych punktach Torunia. Toruńskie MPO każdego roku obsługuje 600 km dróg, które dzieli na pierwszą, drugą i trzecią kolejność odśnieżania. Na razie trudno jest przewidywać, jaka będzie zima w tym roku. Na razie pogoda sprzyja i drogowcom, i kierowcom, choć podobno ma się to zmienić. Ryszard Kowalski, prezes Toruńskiego Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, został wiceprezesem zarządu głównego TKKF-u. W tej roli będzie m.in. nadzorował szkolenie kadr instruktorów, trenerów i menadżerów sportu. Od lat organizuje Toruński Miesiąc dla Zdrowia, był pomysłodawcą m.in. maratonu Toruń-Chełmno. Z TKKF-em jest związany od blisko 40 lat. Ryszard Kowalski zapowiada, że nie zwolni tempa w organizacji imprez sportowych w Toruniu, a jego nominacja może Toruniowi przynieść same korzyści. 3 grudnia odbędzie się w Toruniu Kongres Sportu Powszechnego. Swój udział zapowiedział działa minister sportu Joanna Mucha. Dwa tysiące wstążek zostanie wpięta w odzież na piersi mężczyzn, a 500 białych róż trafi do kobiet w ramach akcji Biała Wstążka, która w tym roku odbędzie się pod hasłem Mężczyzna XXI wieku nie stosuje przemocy. Finał akcji 3 grudnia. Tego dnia wstążki przypinać będzie młodzież toruńskich szkół. Ulicą Szeroką przemaszeruje pochód z hasłami tegorocznej kampanii. Od 1 lipca przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe, bardziej rygorystyczne zasady odbioru odpadów komunalnych przestrzegane już w innych krajach Unii Europejskiej. Śmieci na wysypiska ma trafiać mniej, ci, którzy nie będą segregować odpadów, zapłacą więcej, mówi prezydent Michał Zalewski. Do końca roku poznamy zasady i metody naliczania opłat za wywóz nieczystości. Prezydencki projekt uchwały stanie na sesji Rady Miasta, ten skłania się do naliczania opłat od metra kwadratowego domu czy mieszkania. Nadal nie wiadomo także, kto będzie odbierał nasze śmieci. Czy będzie to spółka gmina, czy zewnętrzny operator. Nowe prawo nakłada na gminę obowiązek organizowania przetargów. Zaskarżenie ustawy trafiło już do Trybunału Konstytucyjnego. Termin składania przez mieszkańców deklaracji dotyczącej opłat minie 28 lutego przyszłego roku. Nowe prawa, a więc i nowe ceny, będą obowiązywać od 1 lipca. Nawet 3,5 tysiąca osób weźmie w tym roku udział w półmaratonie Świętych Mikołajów, który już w najbliższą niedzielę. Start o 11 z rynku staromiejskiego z metą na stadionie miejskim. Biegowi towarzyszy zbiórka gadżetów, które przywożą ze sobą zawodnicy dla dzieci toruńskich domów dziecka. W tym roku oprócz biegów w sobotę i niedzielę w zespole szkół samochodowych odbędzie się kiermasz sprzętu sportowego, a na zakończenie zostanie zrobione pamiątkowe zdjęcie wszystkich Świętych Mikołajów. Szczegóły i zapisy na stronie biegmikołajów.pl. Siatkarki budowlanych Budlek z Toruń nie mają najlepszej pasy, ale we własnej hali torunianki są niepokonane. Wygrały m.in. z najmocniejszymi zespołami pierwszej ligi. W sobotę siatkarki zagrają ponownie przed własną publicznością. Rywalem budowlanych Budlek z Toruń będzie Stal Mielec. Mecz jak zawsze w hali zespołu szkół nr 28 na Skarpie. Początek o 18. Piłkarze halowi Marwitu wygrali 4. ligowy mecz z rzędu. Wygrana z Remedium Pyskowica była 60. meczem marchewkowych na parkietach futsal ekstraklasy. Ostatni mecz Marwitu z Remedium Pyskowice z trybun spożywczaka oglądał selekcjoner reprezentacji Polski, Klaudiusz Hirsch, który powołał do kadry dwóch piłkarzy Marwitu. 5 i 6 grudnia biało-czerwoni zagrają towarzyski mecz z Mołdawią. W tych spotkaniach mają szansę wystąpić Maciej Foltyn i Daniel Lebiedziński. Trzeci z piłkarzy Marwitu, Michał Wojciechowski, jest na liście rezerwowej. W najbliższą sobotę Marwit Toruń zagra z wicemistrzem Polski, Wisłą
Wisłą Krakbet Kraków. W połowie grudnia Marchewkowi zagrają w hali Spożywczaka z Pogonią 04 Szczecin. Zapowiadają się więc duże emocje w trakcie dwóch najbliższych spotkań ligowych. Futsal Ekstraklasy.